Już wiesz, gdzie jesteś? Ja już prawie wiem. To Maksiu chyba. Na wstępie chcę przekazać ogromne podziękowania Pogoni Szczecin oraz Centrum Handlowemu Galaxy za to, że możemy tutaj być oraz piłkarzom, którzy tak cierpliwie przez kilka godzin pozowali moim uczniom. Ja muszę powiedzieć, że uczniowie klasy trzeciej są dopiero na tym etapie uczenia się, a więc wierzę, że wykonane przez nich prace spodobają się wszystkim, ale też no, zostawiam dla siebie pewną taką nutę wątpliwości, co będzie. Dreszczyk emocji jednak gdzieś tam jest. Te prace będzie można kupić, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży ich przekażemy na rzecz Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Młodzieży. Więc drży, czy piłkarzom swoje wizerunki i wizerunki się spodobają? Myślę, że tak. A jeżeli nie, to zawsze można coś zmienić. Dziękuję panom, dziękuję moim uczniom, zachęcam do obejrzenia. Zobaczyliśmy pracę uczniów, także no na pewno coś ciekawego i fajne. Była taka nutka niepewności, jak to będzie wyglądało, ale naprawdę jest okej. Okay. No bardzo fajnie, fajnie. Tym bardziej nie mieliśmy tam tak bardzo dużo czasu i widać, że talent jest i pokazali dzisiaj tutaj, że no potrafią naprawdę coś pięknego zrobić. What do you think about this art? I think this is good one. Good one? Yeah. You will buy it? Yeah, if I can. Naprawdę jestem zaskoczony, że tak dobrze wyszło, nie? I nie spodziewałem się, że to było takie coś. Mogę powiedzieć, że 98% to jest moje rzeźby, nie? Ale naprawdę, jak powiedziałem, to mają gra, moje podziękowanie, że wyszło bardzo dobre, bardzo profesjonalne i myślę, że na przyszłość tam będą jakieś wielkie talenty. Nie? Pomyślałem sobie tak, zabawmy się w nauczyciela plastyki. Jaką byś wystawił ocenę za szkic, jaką byś wystawił ocenę za rzeźby? Nie, ogólnie trudno mi powiedzieć, ale ogólnie wszystkie te prace są ładne. Każdy, wiadomo, że każdy, tak mi się wydaje, artysta na swój sposób widzi pewne rzeczy albo cechy charakterystyczne każdego z nas i każdy w jakiś sposób to uwidacznia. Dlatego ja myślę, że wszyscy powinni dostać tutaj najwyższą ocenę, bo że się podjęli w ogóle takiemu wyzwaniu i na pewno jest to coś ciekawego i uważam, że wszystkie prace są dość interesujące. W Polsce mamy taki podział od 1 do 6 w szkołach. Jedynka to jest ocena najgorsza, szóstka to już perfekcyjnie. Czyli tak w skrócie, jaka ocena? Myślę, piątka, bo zapomnieli o mojej koli skórę, nie? Trochę ciemniejsze. No, czwórka lakarzy, bo naprawdę był bardzo fajny. I mimo wszystko warunki, nie byliśmy tam aż tak długi czas i naprawdę potrafili robić bardzo fajne rzeczy. No, ogólnie jestem bardzo zadowolony. This is, I think, one is best for me. A six? Te prace zostaną sprzedane w szczytnym celu. Postarasz się, by kupić może na pamiątkę sobie którąś z rzeźb albo szkiców? No, muszę to przemyśleć. Kto wie, może akurat coś sobie zostawię na pamiątkę, bo wiadomo, że jest to nietypowe, nie robi się tego na co dzień, albo to akurat w moim przypadku była to pierwsza styczność z czymś takim, dlatego kto wie, trzeba to przemyśleć i może akurat na pamiątkę sobie jedną z prac wylicytować. Taka rzeźba nad kominkiem? Nie, jak już coś, to bardziej myślałem o portrecie, także ale zobaczymy, no na pewno mam nadzieję, że te prace zostaną zlicytowane, bo wiadomo, że idą te pieniążki na szczytny cel i oby tych pieniążków było jak najwięcej, bo wiadomo, że są osoby, dzieci i tak dalej, które te pieniążki potrzebują. Na pewno było to zupełnie inne podejście do tego rodzaju zadania. Było to na pewno dla nas ciekawe. Piłkarze, mimo że byli krótko, to trzeba im przyznać, że szczególnie, że oni na co dzień bywają w ruchu, to byli naprawdę cierpliwi i wytrzymali. I dla nas to jest na pewno ważne, dlatego że nam przeszkadzają nawet drobne jakieś tam ruchy i my to przerabiamy w domu ze swoimi rodzinami, których zmuszamy do pozowania. A ten proces, który musieliśmy dokonać jakby bez nich już na podstawie zdjęć, na pewno był ciekawy, dlatego że nas nauczył czegoś nowego, bo w ten sposób raczej nie pracujemy na co dzień. Różne są metody i nie każda jest zła na tej zasadzie, właściwie żadna nie jest zła, jeżeli efekt zadowala przynajmniej jedną ze stron, a myślę, że tutaj obie strony są zadowolone z efektów. Wcześniej jakkolwiek interesowałaś się piłką nożną?
Piłką nożną tak, miałam swój okres w życiu, kiedy namiętnie oglądałam piłkę nożną. Obraziłam się na piłkę nożną, kiedy Zidane odszedł na emeryturę. I jakiś czas temu wróciłam ze względu na chłopaka, tam Euro, i oglądałam z nim, ale i pamiętam, że chodziłam jako dziecko na mecze Pogoni z tatą. Następnym razem to wy wyrzeźbicie i namalujecie uczniów liceum plastycznego? No Hernani ma tak talentu, ale ja niestety tak talentu nie mam, ale możemy się bawić następny raz. Teraz, bez odniczy godzin. Stał tu głowa,